Reda Pieleszewo to jest właściwe zagęszczenie czynnika ludzkiego na kilometr kwadratowy. Jedna osoba moja właśnie odjechał nam pociąg do lasu, bo taki był, bo miałem pociąg do lasu. I co? Teoretycznie mogę tutaj na szybko powiedzieć, co mamy na dzisiaj w liczbie nogiej, ale jestem sam zaplanowany. Tylko znajdźmy sobie coś ładnego, jakieś stolikopodobne urządzenie. I zaczynamy. Znajdujemy się w Redzie Pieleszewo. To jest tutaj taka mała właśnie leśna stacyjka, bardzo ładna, widokowa. I tutaj dołączamy do szlaku Zagórskiej Strugi, szlaku czarnego, którym będziemy się poruszali przez obszary leśne, około 15 km, zahaczając o Zbychowo, zobaczymy coś w Zbychowie, do Rumi tutaj. Tutaj wsiądziemy z powrotem w pociąg, który nas zawiezie na południe w kierunku domu. Szlak generalnie wybrałem na podstawie rzeźby terenu. Tutaj mamy coś więcej niż las. Tutaj mamy super ukształtowanie, ostrzymy, terenu. Jak popatrzyłem, jak wyliczyło mi tam na stronie, to te 15 km mam pokonywać w przeszło 4 godziny. Wydawało mi się dużo, ale jak tutaj pociągiem jechałem, już widziałem właśnie te góry, doliny, góry, więc będziemy mieli troszkę przewyższeń. Więc idziemy sobie tam, przechodzimy przez tory i prosto w las. O, tutaj jeszcze przed zejściem z peronów taki przykład fajny takiej sztuki przytorowej. To jest jakaś charakterystyczna rzecz generalnie, jak się jedzie pociągiem, zawsze, że te mury od środka właśnie skierowane w kierunku torów zawsze właśnie są wymalowane jakimś takim grafiki, ale takim niezwyczajnym, niewidocznym po miastach czy gryzmołami. Tutaj widać, że jest coś na kształt zamysłu i to tak się dotyczy chyba wszystkich krajów, przez które miałem okazję przejechać właśnie koleją, że właśnie ta wewnątrztorowa art sztuka ma swój klimat. Tutaj właśnie po środku lasu są tory, musi być graffiti. No muszę przyznać jeszcze uczciwie, że takiego wejścia do lasu z peronów to miałem. Cywilizacja peron w kierunku szlaku czarnego. Fajna, wąziutka ścieżka, niedroga, bo to od razu jest właśnie tak za dzikością odrobinę, taka przecinka, ale też nie ścieżka pomiędzy drzewami, żeby właśnie trochę nam tutaj światła przepuszczało z góry. Plan teraz jest taki, żeby się udać właśnie tutaj od terenu kolejowego do miejsca, w którym natknę się na idący tam gdzieś z prawej, na lewo, albo z lewej na prawo, w zależności jak to idzie właśnie na szlak czarny. Tutaj po lewej jako pierwsza atrakcja jest zaznaczone na mapie, mamy jakieś grodzisko. Nie wiem, czy to stanowisko archeologiczne, punkt widokowy, czy kamień z wyrytym grawerem jakimś. Właśnie to idę się przekonać, zobaczyć, zobaczę. I to nam się podoba. Po paru minutach marszu tutaj już widać, że ktoś o nas pomyślał. Mamy pierwsze oznaczenie szlaku tutaj ładnie. I kierunki, gdzie mamy się udać. O, tak jak już wcześniej chyba wspomniałem, jest znajoma nazwa Zbychowo. Zbychowo i później do Rumi. No i elegancko. Tutaj niestety nie, to całe uroczysko, co patrzyłem, gdzieś coś miało być. Ono powinno być gdzieś tam. Tam jest mega ciasna, zabudowa. Tam jest mega ciasna zabudowa roślinna. Nie ma możliwości za bardzo tutaj jak się... A, coś jedzie. Jeszcze daleko nie doszliśmy od cywilizacji. Więc teoretycznie ja tam chyba się nie będę pchał, bo nie ma za bardzo warunków. Czyli tak jak mamy, szlakiem czarnym do Zbychowa za 6,5 km będzie. Ciekawe co jest w Zbychowie. Największym problemem sobót, albo inaczej, największym problemem wyjazdów weekendowych jest zazwyczaj nastawienie w piątek wieczorem i wstanie w sobotę rano.
W piątek człowiek jest zmęczony, to nie wydaje się, żeby był w ogóle jakakolwiek możliwość, żeby się zebrać rano o 6, wyjść i się gdzieś ruszyć, i to jeszcze wysiłkowo. W sobotę rano, jak się człowiek budzi, dalej istnieje to przekonanie, że to nie jest najfajniejszy pomysł, że można by troszkę odpocząć, ale z drugiej strony to mówi leniwe ciało. A nie, o, tutaj tak, mamy kolejny drogowskaz, że jesteśmy na szlaku. Będzie widać, nie będzie widać, bo ja tu nie mam przedniego ekranu, muszę zmienić wreszcie sprzęt, bo nagrywanie telefonem to już po prostu jest jakościowo naprawdę, zaczyna być drażniące. Więc jak wspomniałem, to jest oszustwo leniwego umysłu, że to się nie chce i lepiej zostańmy w domu i poleżmy, ponieważ nasza psychika po podjęciu tego właśnie wysiłku zwlecenia własnego ciała z łóżka później nam podziękuje, ze względu choćby już na bajkowe widoki, jakie są właśnie tutaj choćby za mną. Jak widać, mega fajnie wijąca się droga właśnie w leśnej przecince, więc jest tutaj też całkiem fajnie jasno. Cały tydzień było w miarę zimno, przyszedł teraz front, ja jestem nawet przygotowany, tutaj mam z tyłu 8 kg dźwigania, bo lubię dźwigać. Przeciwdeszczowy cały zestaw, bo idzie, przechodzi nad nami teraz generalnie front, który wszystko zmienia i powietrze już czuć, że się robi upalne. Tak więc, jak jest pomysł gdzieś tam w głowie, że chyba gdzieś bym się ruszył, to trzeba to potraktować jako totalny aksjomat. Rzecz nie wymagającą przedstawienia dowodu, tylko uznać, że po prostu tak jest i w ten weekend się gdzieś ruszymy. Nawet właśnie przede wszystkim, żeby się zmęczyć. No naprawdę jest ładnie. Tym razem zamiast coś powiedzieć, nagrywam, żeby tylko posłuchać. Fantastyczna sprawa. Tutaj to będzie słabo widoczne, ale dobrze, że szlak jest wyznaczony tak w miarę płasko póki co. Bo mapa mapą, ale jak się idzie pomiędzy, po lewej, po prawej stronie mamy kilkudziesięciometrowe góry, bo to można już tak nazwać generalnie, więc ja się cieszę, że nie muszę przez 15 km póki co przez to podchodzić. Bo jak się zobaczy tutaj na mapie, to się okazuje, że jesteśmy nad morzem, ale tutaj wcale tak płasko specjalnie to nie jest. Ponieważ jak mamy tutaj poziomicę, gdzie my tutaj jesteśmy, szlak czarny tutaj dochodzi, to te górki tutaj mają po 96 metrów, 85, 110, więc to już jest takie dosyć konkretne wzniesienie. Teraz tak sobie przypomniałem, że ja tutaj zacząłem opisywać szlak, którym będziemy sobie szli. Wspomniałem dwa razy o Zbychowie właśnie, a zapomniałem powiedzieć, że generalnie ten szlak to nie jest taki jakiś tam zwykły sobie szlak oznaczony kolorem czarnym. On się nazywa się szlakiem Zagórskiej Strugi, więc ciekawy jestem, bo póki co jeszcze żadnej strugi tutaj nie spotkałem. Ten szlak jest generalnie bardzo, bardzo długi, jako na szlak pieszy, a jest to oznaczone jako szlak pieszy. Zaczyna się w Wejherowie, na dworcu właśnie PKP i ciągnie się tymi tutaj lasami właśnie północnymi aż do Gdyni, meandrując licznie. Dlatego właśnie sobie wybrałem tylko odcinek tego szlaku, ponieważ nie byłoby niemożliwością zrobienia go w całości. Tak, i tego mi brakowało, żebym powiedział właśnie wcześniej. Szlak Zagórskiej Strugi, to bardzo ważne. Punkt pierwszy jakiś zwrotny na szlaku od właśnie takiej sobie wesołej wędrówki. Jak się okazuje i patrzę teraz paruset metrów, to trochę pod górę. Pogoda, faktycznie jak ten front mija, zrobiło się upalne powietrze. Całe szczęście, że nie wieje. Szkoda troszkę, że nie wieje. Nie świeci słońce, całe szczęście, bo by mnie tutaj upiekło. Las jest liściasty, duża wilgotność paruje. I się zmęczyłem bardziej na piątym kilometrze, niż bym się spodziewał, że się zmęczę.
Jesteśmy tutaj w punkcie przełomowo-zwrotnym, ponieważ schodzimy z takiej właśnie sobie wytyczonej drogi. Tutaj jest znak, zaraz może pokażę, w którym szlak nas tutaj, jak dobrze pójdę, w lewo. Tak, tutaj szlak nas kieruje w lewo. Nie wiem, czy tu będzie widać. Z drogi właśnie odchodzi tutaj mała ścieżynka i tą ścieżynką pójdziemy dalej we wspomniane lewo. O, tu, na tym jasnym wyłomie, o, troszkę ładniej się dopasowała ostrość. Skręcamy w lewo i idziemy. No, przybliżamy się. Sprzęt współpracuje. Według wskazań właśnie oznaczeń szlaku dalej tam i kurde cały czas pod górę. A ja podejrzewam, że jeszcze 5 km, no nie, w okolicach 5 mam zrobione. Jeszcze 3,5 razy tyle. No nie. Po prostu, no nie. Było troszkę pod górę. Szlak znowu w lewo, jakiś lewo skrętny. I idziemy dalej, jeszcze bardziej pod górę. I tutaj to tak nie wygląda pionowo, jak tutaj ja widzę to na żywo. I rany. No ale cóż, jeżeli ktoś chciał kiedyś się zobaczyć w życiu Zbychowo, to Zbychowo samo się nie zobaczy. O, znalazłem tutaj na drzewie coś, co powolutku zaczyna troszkę oddawać klimat mojego spacerku. Tutaj się odbywa jakaś impreza, albo odbywała generalnie i chyba wiedzieli, jak ten szlak przebiega, bo tutaj tego tak fajnie nazwali i ja bym się z tym chyba nawet zgodził. Widzimy napis tutaj? Piekło północy. No, adekwatna nazwa, ja się z tym zgodzę. Wszedłem do góry, jest troszkę płasko, chyba możliwe, że sobie nawet małą przerwę zrobię. Bo teraz szlak prowadzi w dół dla odmiany, a to jest tylko takie pozorne na plus, bo schodzi się, jeżeli idzie o obciążenie dla nóg, szczególnie jak jest się w klimatycznym obuwiu, tutaj za kostkę, tak, moje dystanty kurze muszą być, to schodzenie też jest obciążające, bardzo. No to chwila przerwy, bo w sumie teraz tak sobie zauważyłem jedną rzecz a propos nowoczesnej technologii i natknęła mnie taka myśl, refleksja, którą się chyba będę chciał podzielić sam ze sobą, a jak to wrzucę później na YouTube'a, to z całym światem i obydwoma widzami być może nawet. Nie, żartuję, jest was już przeszło 300 osób, to się zdziwiłem. Ja zacząłem ten kanał robić jako rozwinięcie albumów fotograficznych, takich papierowych, zwykłych w domu. Później właśnie gdzieś jeden album zniknął. Te zdjęcia jakoś tak zaczęły powoli niektóre wychodzić, a zauważyłem, że to, co się wrzuciło do sieci, to faktycznie nie tylko strasząc tym hasłem, ale zostaje w tej sieci, więc początkowo zacząłem zdjęcia sobie wrzucać na albumy, tam do Facebooka czy na dyski chmurowe. Później nakręciłem sobie parę filmów i sobie zobaczyłem, że kurde, filmy fajnie oddają wyjazdy, więcej opowiadają niż zdjęcia. Fakt, że jest troszkę było takiego oporu psychicznego, przede wszystkim chyba zaczęciem właśnie na narracji tych materiałów, żeby to nie było tylko właśnie chodzenie po cichu z aparatem, bo to w sumie wtedy nie mówię absolutnie nic o charakterze wyjazdu. No i się tak zdziwiłem, że właśnie jakiś czas temu stryk przyszło jakieś to powiadomienie, masz nowego subskrybenta, to sobie pomyślałem, kurczę, o, żona się włączyła do akcji, będzie mnie śledziła. Później gdzieś w Google to było wypad z nocki do lasu mojej pierwszej. To miałem chyba takie emocje i energię generalnie, że to się udzieliło, bo w krótkim czasie subskrybentów zrobiła się, nawet nie zobaczyłem, pierwsza 100, a w chwilę obecną dochodzi do 300. I co jest też zabawne, ja mam dwie pasje, to znaczy ja mam właściwie pasję, całe moje życie to jedna wielka pasja do wszystkiego, bo wszystko jest interesujące. Ale mam fiksację, nie ukrywam, właśnie na lesie i na kolejach. I właśnie tak zauważyłem właśnie, że liczba subskrypcji też się podzieliła na połowę. Dwa najliczniejsze filmy to film kolejowy z porównania różnych właśnie pociągów, jak w 2015 nam się ta flota zrewolucjonizowała. Jeszcze początkowy, bez żadnej narracji, po prostu nagrywanie, jak pociągi przejeżdżają w lewo, w prawo i tyle. I ma tam 10 tysięcy wyświetleń, a oraz właśnie drugi w kolejności właśnie to moja nocka w lesie. Więc mam nadzieję właśnie, że ten kanał sobie będę tak dwutorowo prowadził, a nie chce mi się bawić w zakładanie drugiego, no bo to też jeszcze to nie jest, no to jest czyste hobby generalnie, więc ja z tego tutaj nic jakoś tam nie mam, więc nie chcę za dużo czasu poświęcać na
technikalia. No i co, miałem usiąść i coś powiedzieć, bo mnie refleksja wzięła i się rozgadałem, ale do dzisiaj jest właśnie taki dzień, taki moment, bo tu jakichś specjalnie takich punktowych atrakcji nie będzie oprócz Zbychowa, że właśnie mogę sobie popłynąć i troszkę pogadać. Dobra, usiadłem, ja i mój wierny plecak. Dobra, i refleksja, na co ja sobie tak wpadłem tutaj idąc. Patrzę na telefon, jak rzadko kiedy elegancko nie ma zasięgu, absolutnie brak zasięgu. I tak sobie pomyślałem właśnie a propos wydarzenia astronautycznego, tak, bo to chyba nie astronomiczne, które właśnie miało miejsce w zeszłym tygodniu. Myślę, że to są ostatnie już chwile, gdzie są takie miejsca wolne od techniki właśnie tych fal właśnie nas tu przenikających dookoła i w ogóle, ponieważ firma SpaceX wystrzeliła konstelację 60 próbną satelitów, które w przyszłości ma liczyć tam przeszło 1000 satelitów i mają rozsiewać internet po całym globie, więc tak naprawdę właśnie już kończy się taka era, żebyśmy faktycznie mogli uciec w taką głuszę, żebyśmy wiedzieli po prostu, że tutaj nas nic nie dorwie, nie zadzwoni, nie będzie właśnie rozpraszało. Konstelacja wyglądała bardzo ładnie, było ją widać z terytorium całego naszego kraju. Był to w zeszłym tygodniu, w sobotę na niedzielę, taki paciorek, sznurek właśnie małych gwiazdek, które w tam w centymetrowych, można powiedzieć, no tak z wrażenia, odległościach się względem siebie właśnie, one się względem siebie nie poruszały, one razem się poruszały względem reszty nieba właśnie, stąd też właśnie no niesamowity to był widok pierwszy raz w życiu, pierwszy raz w życiu, to jest pierwszy raz w historii właściwie, gdy coś takiego wypuszczono. No i właśnie z jednej strony nie będzie już pustych miejsc na Ziemi, czyli taka przykładowo katastrofa malezyjskiego samolotu, która miała miejsce parę lat temu, nie wiadomo co się stało, to była dziura, tam nic nie latało, nic nie widziało, nic nie patrzyło, więc nie wiadomo co się stało. Za parę lat wszystko będzie jakoś, nie chcę zabrzmieć paranoicznie, mówić śledzone, no ale tak, no generalnie będzie śledzone, ciężej będzie właśnie tak zniknąć bez śladu. No i to właśnie pierwszy raz w życiu taka refleksja a propos właśnie tego, że ten kontakt właśnie z technikaliami i z informatyką będzie non-topper, nawet tak tutaj właśnie w środku pomiędzy górami i górkami właśnie, że te fale są tutaj jakoś zagłuszane, ponieważ one już nie będą nawalane z wież, tylko będą do nas leciały prosto z nieba. No to taka właśnie taka refleksja. I kolejny mega mocny zwrot w akcji. Po schodzeniu i wchodzeniu z górek schodzimy z leśnej ścieżki na brukowaną kocimi łubami taką ładną drogę, która prowadzi nas dalej. Nawigacyjna ciekawostka, ponieważ właśnie tutaj jest na tyle szczelna pokrywa drzew. Właśnie jakieś takie chmury też chyba mega są dosyć grube. Nie ma sygnału GPS, którego ja i tak nie korzystam, bo to zabija właśnie całą magię samodzielnej nawigacji. Szliśmy tutaj krótki kawałek właśnie tą brukowaną drogą i jest to charakterystyczny moment, który pozwala nam się zorientować, gdzie właśnie jesteśmy. Więc wychodziliśmy tutaj, Reda Pieleszewo. Długo, długo lasem bez jakichś mniej więcej punktów większych. Tutaj weszliśmy na tą drogę. I tutaj, gdzie jest ten znaczek mały, widać właśnie z tej drogi brukowanej schodzimy. Więc wiemy, ile przeszliśmy. Tyle. Do końca zostało nam... Mnie. Mi. Tyle. Patrzymy na czarną ścieżkę. Z punktem zwrotnym akcji, prawda? Zbychowem. No to w drogę dalej. O, i tutaj ponownie to, o czym mówiłem. Oj, teraz przed chwilą złapało. Było brak usługi. To dla osób, które właśnie mają zbyt duże zaufanie do telefonów, nawigacji, GPS-a i aplikacji wymagających połączenia z internetem. Ale widać, że zasięg jest syłkowy, on niknie co chwilę. Więc papierowa mapa na takie wypady, szczególnie samemu, raczej wydaje się głosem rozsądku niż targanie właśnie ze sobą jakichś innych elektronicznych pomocy.
od 2 godzin praktycznie nikogo nie spotkałem. Właśnie ten wspomniany brak zasięgu też występuje. I tak sobie właśnie teraz zdałem refleksyjnie, życiowo sprawę, że już jestem w wieku zawałowym. I tak generalnie, gdyby coś się właśnie wydarzyło, to raczej szybko bym się nie znalazł. Podobne przemyślenie miałem w zeszłym roku, jak pojechałem sobie sam do Puszczy Kampinoskiej. I też tam przez parę godzin nikogo nie spotkałem. I wtedy też sobie przypomniałem, że ja wchodzę wtedy powolutku w ten wiek zawołowy. No ale taki dreszczyk. Nie, będzie dobrze, wyniki mam dobre. Znaczy miałem, rok temu przynajmniej. Wiosna, budząca się do życia natura. Ja tutaj od tego materiału dużo będę wymagał, ponieważ ja kupiłem sobie lepszą kartę do aparatu, do telefonu i mogłem dzięki temu teoretycznie zwiększyć wreszcie jakość nagrania do HD. Bo jak wspomniałem, już mi zaczyna właśnie tutaj troszkę przeszkadzać słaba jakość nagrań, która psuje właśnie ogólne wrażenie. I może już właśnie tak powolutku rozważam zakup właśnie jakiejś takiej już typowej do kręcenia filmów. No jeżeli 3 lata sobie to robię, to podejrzewam, że to nie jest mijająca zajawka, tak. Nie jest to taka już zajawka byle jaka. I będę miał fajniejsze jakości pamiątki. Poziom paranoi odrobinka osiąga zenitu, ponieważ widziałem niedaleko tutaj z boku były ślady żerowania dzików. W związku z tym trzeba się zachować odpowiedzialnie i narobić troszkę hałasu, żeby przez przypadek ich nie zaskoczyć i na nie nie wpaść. Ojej, to nie wydaje takiego dźwięku, jakbym chciał. Więc jak nie usłyszą, że jest troszkę hałasu się robi, to może się usuną tutaj z regionu. Wprawdzie to ich dom, ja tu jestem gościem, ale nie ma powodu, żeby się zapoznawać. Pamiątkowe foto, obszar Natura 2000. Co jest napisane? Bezlist koło Gniewowa. I szlak nam tutaj ładnie też odbija. Jest jak w środku lipca upalnego. Tak, pamiątkowe foto też tutaj trzeba wyłączyć. No ewidentnie nie jestem tutaj sam. To są tutaj już na drodze normalnie ślady rycia dzików. Jeszcze nawet na tym nie urosła trawa, więc to jest coś w miarę świeżego. Tak świeżego, że aż trudno mi się skupić, powiedzieć pał. Wow, jaki kamień narzutowy ładny. Trzeba przyspieszyć tempo i iść dalej. Skoro mowa o występowaniu dzików w lesie, ja sobie tak myślę, kurczę, to jest tylko pomysł, że te dziki gdzieś tutaj są. A gdybyśmy mieszkali i byłoby... I byśmy mieli niedźwiedzie. Ja wam mówię, ja bym kurde zmienił hobby na naprawdę turystykę miejską i się do lasu nie zapuszczał. Mówię, patrz, teraz przygotowana niedźwiedzia. To byłoby ten, emocje. Tak duże, jak i z dużym prawdopodobieństwem ostatnie w życiu. No. Uczciwie powiem, że jeden z ładniejszych i krajobrazowych szlaków, na których miałem okazję się przemieszczać w rejonach nie ekstremalnie kanonicznych, jak tam góry czy inne rzeczy, które bronią się tam skałami i niesamowitymi wysokościami. Naprawdę mega ładne widoki, więc tutaj polecam ten szlak Strugi Zagórskiej. Strugi swoją drogą jeszcze nie uświadczyłem żadnego cieku wodnego. No, robi się tak troszkę klaustrofobicznie. Coraz wężej. Teraz już moje gadanie to nie jest parcie na szkło, to jest robienie hałasu, że ja tu jestem, żeby wszystko wiedziało, że tu jestem i się usunęło zawczasu z drogi. Ja tutaj nie przyszedłem szukać przyjaciół. O,
O, już bateria mi się powoli troszkę rozładowuje. Znowu kolejna rzecz po starego sprzętu. Kapitalny, no w miarę kapitalny aparat. Fajne filmy robi, lepszy niż nowy telefon. Ale bateria już ma 3-4 lata i nie wyrabia. Upla. No tu właściwie by się chciało na topper włączyć nagrywanie, podkładzik muzyczny i jedziemy. Ciekawe, czy tutaj jesteśmy na jakimś pagórku, czy będzie widać czubek świata. Troszeczkę. Kolejny punkt charakterystyczny, tym razem bolesny, bo wchodziłem pod górę. Jestem na wzniesieniu, na którym wszystkie inne góry są niższe. Czyli podejrzewam, że jestem tu na najwyższej górze w regionie, czyli możemy podejść do mapy tu przygotowanej i zobaczyć, przez jakie tutaj poziomice przechodzimy i dlaczego teraz było tak katastrofalnie wysoko. Ostrzymy. Tak, ja od razu powiem wtedy, że my jesteśmy tu. Jak ja to zobaczyłem, 186 metrów, to ja już wiedziałem, że to jest ten punkt. Dodatkowo po lewej stronie słychać przejeżdżające samochody, więc mamy kolejny punkt do potwierdzenia, że to jest tutaj ta droga. A to oznacza, że przeszliśmy taki kawałek. Gdzie jest mój palec? Taki kawałek tutaj, stąd. Tędy, żeby się dostać tutaj na 186 metr wysokości. A to oznacza, że do naszego punktu kontrolnego z Bychowo zostało nam już bardzo, bardzo niedużo. Ja pamiętałem, ile te kreski, jedna kreska, ile tam ma metrów, ale w tej chwili poziom tlenu w organizmie super wysoki. Poziom tlenu na tej wysokości super niski, więc ja mi żadne cyferki po głowie właśnie nie chcą chodzić. Mam nadzieję, że tu będzie coś ładnego, będzie można chwilę, że to jeziorko to jest jeziorko, a nie jakiś ten ściek. I chwilę sobie odpocząć przed drugim wejściem w las i udaniem się tutaj do Rumi. Zdecydowanie jestem w wieku zawałowym. Kolejna już enta, i to będę mówił już o dziesiątkach razy, z dołu do góry. No to naprawdę będę miał takie przygotowanie na zaplanowane w przyszłym tygodniu Wielki Marsz przez Bory Tuchelskie, pierwsze przez Bory, gdzie tam będzie sporo właśnie wirtualnych znajomych, gdzie się już na YouTubach widzieliśmy, a teraz właśnie będzie okazja zobaczyć się z pewną częścią właśnie tych kolegów na żywo. To jest w przyszłym tygodniu, to jest marsz 18 km. A ja tutaj zrobię dystans bardzo podobny, z takimi przewyższeniami, że za tydzień to będzie jak spacer po parku. Miejmy nadzieję. I na co patrzymy, to są widoki górskie. To jest to niedowiary, że pół godziny jazdy samochodem, jak nie pół godziny, nawet mniej. Jesteśmy nad Otwartym Morzem, jesteśmy niedaleko tej kępy Swarzewskiej, gdzie niedawno właśnie szlakiem Swarzewskim szedłem nad brzegiem Zatoki Puckiej, gdańskiej. A tutaj mamy widoki i kondycjonalny wysiłek górski. Proszę, jaki widok. Fascynujące. Wiem, że film tego nie odda. Doszedłem już do połowy szlaku. Tutaj widoki nam się już zmieniają na, ja bym powiedział, na tatrzańskie. Wychodzimy z lasu, migoczące tam w oddali budynki. To jest właśnie Zbychowo. Widać ładnie pokręconą rzeźbę terenu, jeżeli chodzi o wzniesienia, nie wzniesienia. Tam wystaje jakiś na Giewoncie krzyż, widzimy go. Ja tutaj centralnie robię, ale tutaj zoom cyfrowy właśnie nie wygrywa. Więc wychodzimy w szczere pole.
ostatni znacznik, podejrzewam, szlaku. Następnego będzie trzeba szukać właśnie już w tym wiosce. Otwarty teren, to od razu też zaczęło wiać. Ostatni znacznik leśny. No i teraz upał da się we znaki. Jak wyszliśmy z lasu, widać, jak dla mnie troszkę niepokojące zjawisko polegające na, oprócz właśnie upału, tym, że w oddali widać chmury takie typowo burzowe i paski, tam widać jakiegoś konwekcyjnego deszczu, więc mam nadzieję, że mnie to, jestem przygotowany, ale wolałbym, żeby nie zaczęło padać, tym bardziej, że no, aura jest po prostu wakacyjna, ja się nie czuję, że jestem na Pałomorzu, ja mam wrażenie, że jestem właśnie gdzieś w jakichś tam właśnie tanniejszych partiach Tatr, bo naprawdę przewyższenia są mega. Tak bez plecaka, trochę za lekko, tak między 9 a 15 kilo na plecach musi być, żeby była zabawa. Ja powoli już dochodzę tutaj do Zbychowa. Rozmawiałem właśnie przed chwilą z koleżanką, bo zasięg się zrobił i było można chwilę pogadać. Się pytała, dlaczego idę do Zbychowa, coś w Zbychowie. W sumie ja nie wiem, bo dla mnie to tylko punkt nawigacyjny, ale pytanie mnie zaintrygowało na tyle, że sprawdziłem sobie w internetach, skoro znowu się pojawiły, że coś w Zbychowie. No więc w Zbychowie nie ma nic, jest 480 mieszkańców generalnie i leży właśnie w obszarze Parku Krajobrazowego. No i to tyle by było. Jesteśmy do przodu z informacjami. Dla mnie to już też oznacza, że przeszedłem większą część drogi. Pogoda jest super ładna, jak wspomniałem. No i droga też tutaj dronem lata. No, impreza zorganizowana. To nie dziki, ale też dobrze zejść z drogi. Centrum Zbychowa i najwyraźniej początek tego maratonu. Mamy sklepik osiedlowy, remiza strażacka. Jeziorko. Robi się coraz bardziej burzowo. Dobrze, że jestem przygotowany w miarę. No ja muszę przyznać, że już zmęczenie robi swoje. Totalnie straciłem orientację. No, do zdarzenia drogowego prawie doszło. Jesteśmy w Zbychowie. Tutaj. I ja jak już muszę kręcić mapą, żeby się zorientować, gdzie jestem, to nie jest dobrze. Bo chodzi o to, żeby nie pójść tu, nie pójść tutaj, bo oczywiście doszliśmy do cywilizacji i oznaczenia się przestały pojawiać. Więc wedle mojej najlepszej nawigacji, jeżeli mamy rzeczki tutaj i ja patrzę na tą ulicę tam, która tam prowadzi w lewo, to kręcąc mapą tak, żeby odpowiadała rzeczywistości, ja muszę pójść w lewo, czyli w tamtym kierunku. No, ale moje zmęczenie i od razu IQ w dół. Ja chciałem jeszcze recenzję plecaków przeprowadzić, bo zawsze mnie się ludzie pytają, co ja w tym tutaj targam. Nie ziemniaki, ale chyba właśnie to będzie na ostatni moment. Opuszczam Zbychowo. Całe szczęście tutaj pojawił się wreszcie jeden pierwszy i dobry znak, bo gdyby tego znaku nie było, to ja bym poszedł sobie dalej tam prosto, a to by oznaczało,
żebym zaczął się w kierunku iść Wejherowa, podczas gdy ja chcę iść, to będzie ostrze, strasznie jasno, ja tutaj nic nie widzę, a ja chcę iść tutaj właśnie w kierunku Piekiełka, Rumi i Gdyni. Gdynia jest 40 km stąd, to tego chyba nie rozciągnę do tego dystansu. Dojdę do Rumi i będę wiedział, że jest dobrze. Czyli tak, nakieruje nas tam, gdzie ja bym nie poszedł, czyli tam. Opuszczając Zbychowo, takie ładne, slow-life'owe widoczki. O, tutaj widzę, że my porozumienie międzygatunkowe wzbudziłyśmy sobie wzajemne zainteresowanie. Taś, taś? Chyba raczej nie. Niesamowite, jakby się było w innym kraju. Puszczamy tutaj to centrum cywilizacyjne. I nurkujemy dalej w las. Całe szczęście, bo jest taki upał, żeby nie skłamać, 50 stopni wielkości ścina. Będą z tego ten jakaś burza, bo te chmury też takie trochę, jak już wspomniałem, wiszące nad. Ale ja mam taką karnę. No, tu występuje więcej gatunków. Był człowiek, była krowa. Jest coś, co chce udawać psa. Cisza nocna została tutaj przerwana przez coś ultra lekkiego. To wygląda jak mały śmigłowiec albo wiatrakowiec. No, chyba wiatrakowiec. Polecam do Wikipedii zajrzeć sobie, co to właśnie za cudaczna rzecz. Generalnie ma śmigło pchające, ale siłę nośną robi obracające się właśnie śmigło poziomo u góry, które tak de facto nie jest wirnikiem napędzającym i zapewniającym siłę nośną za pomocą silnika. On pcha ten pojazd do przodu, to śmigło pchające, a przez autorotację jest utrzymywane, no tak, żeby nie przyglebić. I znowu dosyć górsko się zrobiło, po prawej stronie jesteśmy w jakiejś dolince generalnie, więc po prawej stronie jest tak mega do góry. Po lewej stronie również wszystko idzie do góry. I znowu, że jak człowiek na chwilę się zamyślał, albo raczej przestał w ogóle myśleć, to jak się odsunąłem, że rany, nie jestem przecież w górach, tylko na Pomorzu. Ale te drzewa jak na sterydach. Są gigantyczne. Takie wrażenie ostatnio miałem, jak byliśmy w Białowieży. Tam to są porządne też drzewa. Nasza sosna, a sosna, która tam była, to taka była turbo sosna. Mega gigantyczne. Fajne. Czy wy słyszycie to? Taka gorsza dzielnica Rumi, zdaje się. Stacja Rumia. Udało się, doszedłem do końca. Prosto na perony, bez użycia internetu, smartfona, tylko z papierową. No i chyba nawet już SKM-ka na mnie czeka i jeżeli nie odjedzie, to się na nią wyrobię. Zero czekania, trochę farta trzeba w życiu mieć. SKM do Gdyni Głównej.